Projekt jest dopiero w fazie wstępnej, ale już wywołał sporo zamieszania. Pozytywnego zamieszania. Pudełko życia, bo tak roboczo nazwali projekt pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, ma stanowić ułatwienie w ratowaniu życia osób starszych, a zwłaszcza samotnych. W przypadku interwencji pogotowia służb medycznych u osoby samotnej, na terenie, gdzie działa taka akcja, osoba taka ma możliwość otrzymania od nas wcześniej takiego pudełka życia, czyli pudełko specjalnie oznakowane znaczkami, naklejkami, żeby było widoczne, przechowywane w lodówce, z tego względu, że założyliśmy, że lodówka jest takim sprzętem gospodarczym, który jest najłatwiej zlokalizować, po prostu nie trzeba go szukać, wiadomo gdzie stoi. W takim pudełku mogłyby być zamieszczone na specjalnej karcie informacje, które mają istotne znaczenie dla służb ratowniczych. Informacje mają być proste, ale niezbędne. Imię, nazwisko, PESEL, kontakt do członka rodziny lub opiekuna, przebyte i aktualne choroby, alergie, a nade wszystko jakie leki stosuje pacjent. Dodatkowo mogłyby tam się znaleźć informacje, na przykład jeżeli w domu jest zwierzę, to co z tym zwierzęciem zrobić, czy można zostawić, czy ktoś odbierze, czy po prostu trzeba poinformować sąsiadkę. Na razie trwa doprecyzowanie karty informacyjnej. Prawdopodobnie w listopadzie projekt zostanie oficjalnie uruchomiony. Wówczas Państwa o tym powiadomimy.